Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 36 werset. Bóg żywy, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 1 Tymoteusza 4:10. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza 23:34. Słowa Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, Zbawiciel Jezus Chrystus wypowiedział na krzyżu. Kilka godzin przed tą sceną Pan Jezus stał przed rzymskim namiestnikiem Piłatem. Tam zapadła najtragiczniejsza decyzja w dziejach ludzkości i miała miejsce największa niesprawiedliwość popełniona przez wymiar sprawiedliwości. Żydzi odrzucili ich króla i domagali się jego śmierci. Rzymski namiestnik Piłat trzykrotnie obwieścił publicznie jego niewinność, po czym zadecydował o zgrozo, że ma być ukrzyżowany. Tak więc Zbawiciel Jezus Chrystus został wyprowadzony poza miasto i przybity do krzyża. Chociaż tak haniebnie został potraktowany ze strony ludzi, którym czynił wyłącznie dobro i którzy jako stworzenie byli pierwotnie dziełem Jego ręki. Z Jego świętych ust słyszymy słowa modlitwy: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy ktoś z ludzi potrafi to zrozumieć? Ukrzyżowany skazaniec modli się serdecznie i gorliwie za swoimi wrogami. W kazaniu na górze Pan pouczył swoich uczniów: miłujcie nieprzyjaciół swoich i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. Teraz sam stał się wykonawcą swoich słów. Tym samym wszystkim swoim naśladowcom pozostawił dobitny przykład prawdziwej miłości wobec wrogów. Niegdyś Żydzi zadali mu pytanie: kim jesteś? Na co odpowiedział krótko: tym, co do was mówię. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 25 werset. Dowiódł tego właśnie w tych straszliwych chwilach mąk na krzyżu. Postępowanie Jezusa wobec Jego zagorzałych wrogów zgadzało się z Jego nauką. Ta łaskawa próba za nieprzyjaciółmi, ta łaskawa prośba za nieprzyjaciółmi przypomina nam słowa psalmisty, które stanowią proroczy wyraz cierpień naszego Pana. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Psalm 109, werset 4. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 36 werset. Bóg żywy, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 1 Tymoteusza 4:10.